dzisiejsze wieści z Piłsudskiego na pewno będą ekstra. Dlaczego? Bo ośrodek przy ulicy Małachowskiego, czyli popularną Łodziankę, odwiedziła Akademia Klasy Ekstra, czyli projekt PKO Bank Polski Ekstraklasy skierowany do najmłodszych. Zobaczcie razem z nami, na czym to polega, z czym to się je i dlaczego setki dzieciaków za moimi plecami świetnie się bawią, a gdzieś ten Widzew Łódź jest w tle i pomaga w organizacji. Wspólnie z Fundacją Ekstraklasy zorganizowaliśmy Akademię Klasy Ekstra, czyli wydarzenie dedykowane najmłodszym piłkarkom i piłkarzom. Zorganizowaliśmy turnieje piłkarskie dla chłopców i dziewczynek z rocznika 2013. Oraz formułę Funinio, czyli 3x3x4 bramki dla dzieci urodzonych w 2015 roku. Dzieciaki oprócz piłkarskiej rywalizacji mogą także zjeżdżać na widzewskich Muchańcach oraz tych przygotowanych przez Fundację Ekstraklasy. Także oprócz piłkarskich zmagań dzieci mogą się bawić na bardzo wielu dodatkowych atrakcjach. Akademia Klasy Ekstra to przede wszystkim zabawa, to przede wszystkim zachęcenie młodych do tego, żeby przychodzili, żeby zapisywali się do Akademii przy klubach Ekstraklasy i żeby grali w piłkę. Przede wszystkim zachęcić młodzież do spędzania fantastycznym czasem na świeżym powietrzu i do tego, żeby zaszczepić w nich tą miłość do piłki, która daje naprawdę bardzo dużo, bo rozwijamy się, ale również nawiązujemy przyjaźnie, które trwają całe życie. I co jeszcze? No, myślę, że akademie tworzą też temu, żeby budować taką więź w Ekstraklasie, żeby te kluby były coraz mocniejsze, coraz silniejsze i coraz większe.